Cześć, dzień dobry, witam was z powrotem na moim kanale, z tej strony Patrycja. I jak widzicie po tytule i po wstępie, wracamy sobie do serii Cały dzień jem jak. I w dzisiejszym filmiku pod lupę bierzemy sobie modelki z Victoria's Secret. Nie chciałam wybierać jednej konkretnej, zrobiłam sobie taki wielki research i wybrałam kilka takich typowych posiłków różnych modelek. Wzięłam pod uwagę m.in. Kendall Jenner, Bella Gigi Hadid, Romy Street, takie najbardziej popularne wydaje mi się, więc zapowiada się naprawdę fajny dzień. Dawno nie nagrywałam filmiku tego typu, a pamiętam, że bardzo lubiłam to robić, także mam mam nadzieję, że się stęskniliście, bo ja tak. Ja już jak widzicie wstałam, ogarnęłam się, mam godzinę 7:40. Taka Gigi Hadid zazwyczaj wstaje o 7 rano i właśnie jedzie od razu na trening z boksu. Ja natomiast nie będę robić jakichś intensywnych treningów, ale to pokażę wam w ciągu dnia. Chciałam zaznaczyć, że robię to z ciekawości. Pamiętajcie, że nigdy nie widzimy tego, jak naprawdę wygląda życie tych modelek. Jedyne, z czego możemy się dowiedzieć, to właśnie wywiady, ale też nie wiadomo, ile prawdy jest w tym, co mówią. Chociaż wydaje mi się, że kiedyś to było bardziej restrykcyjne i faktycznie te modelki teraz coraz bardziej realistycznie pokazują, jak wygląda ich życie, tylko pamiętajcie, żeby się nie porównywać do ciała modelek. Dlatego podchodzę do tego bardziej z dystansem, dla takiego doświadczenia. Będziemy robić śniadanie, ale muszę podejść do Lidla, bo okazało się, że nie mam kluczowego składnika do zrobienia mojego śniadania. Życzę wam miłego oglądania, a ja zabieram was ze sobą na zakupy. Dosłownie zrobiłam zakupy życia w Lidlu, kupiłam dwa bajgle. I tak sobie czytałam, co modelki jedzą na śniadanie, to najczęściej padało na dużą miskę owsianki albo avocado toast. Kendall Jenner na przykład je obie te rzeczy na śniadanie, ale w większości przypadków, jak na przykład Gigi Hadid, Romy Street, są avocado lover, dlatego w takim amerykańskim stylu zdecydowałam się na bajgle z avocado i zrobię do tego też jajecznicę. Taki klasyk, ale mam akurat pół dojrzałego avocado i nie chcę, żeby się zepsuło. Let's go! Tak to wygląda przepięknie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam jajecznicę. Nic odkrywczego, a coś pięknego. Bajgiel z Lidla oddaję. Zauważyłam też w tych wszystkich wywiadach, że na przykład Kendall woli zjeść takie większe śniadanie i potem jakieś przekąski, lunch już są takie mniejsze, ale te śniadanie to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Ja mam dzisiaj taką luźną, typową sobotę. Rano zakupy w Lidlu. Teraz posprzątałam pokój, ale w sumie wam tego nie pokazałam, jak sprzątam, bo nie o tym jest ten filmik. No i tak odkurzyłam, wydarłam kurze. Chciałabym w ogóle w tym filmiku porozmawiać o tym takim trendzie presji, że modelki dążą do tego perfekcjonizmu. Czytałam dosyć sporo wywiadów, wiadomo, z tymi najbardziej popularnymi modelkami, więc nie wiem, jakie podejście mają inne, ale bardzo mi się podoba mindset Candice Swanpoel, obym mówiła te nazwiska poprawnie, gdzie ona bardzo ufa swojemu ciału i też większość modelek Victoria's Secret zawdzięcza swoją figurę genetyce. Wiecie, pół genetyka, pół dieta i ćwiczenia. Na pewno jest w tym trochę prawdy, że jednak mają ten wzrost, mają długie nogi i dzięki temu łatwiej im jest się wybić w tym świecie modelingu, ale też należy pamiętać, że praca modelki to nie tylko chodzenie po wybiegach. Liczy się z tym na pewno bardzo dużo wyrzeczeń, czy jeżeli chodzi o dietę przed wybiegami, też o styl życia, bo według mnie te modelki są naprawdę zdyscyplinowane. Mają na pewno jakiś plan treningowy, trenera personalnego. Każda z nich lubi inną aktywność fizyczną. Niektóre mówią, że w ogóle mało co ćwiczą, na przykład Emily Ratajkowski, więc jakby każda ma inny mindset, ale koniec końców każda musi ufać swojemu ciału i musi robić do niego rzeczy, żeby było w formie, ale żeby też wyglądało na zdrowe. Kiedyś raczej tak nie było, była taka presja na jak najbardziej szczupłe ciało i było wokół tego bardzo dużo kontrowersji, ale należy pamiętać, żeby się do nich nie porównywać, no bo jednak to jest ich praca, żeby dbać o swoje ciało, żeby wyglądało jak najlepiej, bo może to się wydaje momentami bardzo łatwa praca, ale na pewno tak nie jest. Jednak trzymanie się jakichś planów treningowych tydzień w tydzień, dostosowywanie życia do różnych wybiegów, sesji zdjęciowych. To też dla mnie w pewnym stopniu byłoby męczące, gdzie non-stop muszę myśleć o tym, jak wygląda moje ciało. Wszyscy wiemy, że to już nie jest chwilowy czas, że przez 2 tygodnie jesteśmy na diecie. Dieta to jest styl życia. I ja po takich moich problemach z żywieniem mam dosyć trzymania się takiej clean eating. Uwielbiam wymyślać nowe przepisy, dbać o to, co jem, to, po czym czuję się dobrze, ale równocześnie chcę żyć, chcę wychodzić gdzieś ze znajomymi i na pewno modelki mają taką presję, że może nie powinny gdzieś wychodzić i tak dalej. To jest ciężko stwierdzić po samych wywiadach, social mediach, jak wygląda ich życie, ale bardzo mi się podoba
podobało, jak Candice powiedziała, że ona po tylu latach już ufa swojemu ciału, wie, co jest dla niego najlepsze i wie, że kiedy nie ma siły na trening siłowy, woli zrobić jakąś jogę, woli zrobić relaksację, że też kluczowa jest dla niej regeneracja, odpoczynek i jakakolwiek relaksacja. Więc pomimo, że ten świat wydaje się dosyć toksyczny, to nie wiem, czy w ogóle to ma sens, co ja mówię, ale te modelki też chcą pokazać, że da się żyć, da się mieć znajomych, da się tworzyć niesamowite wspomnienia, wychodzić normalnie do restauracji i nie ma w tym nic złego, tylko one też czasem po prostu muszą się zdyscyplinować. Większość z nich stosuje dietę 80-20, czyli 80% to jest taki clean eating, a te 20% to są produkty rekreacyjne. Jestem mega fanką tego podejścia, żeby właśnie odnaleźć ten życiowy balans. Bardzo mi ciekawi w ogóle, jak to wygląda z ich perspektywy, a nie tylko z social mediów i wywiadów. To jest bardzo obszerny i interesujący temat, ale nie wiem, możecie dać znać, co wy myślicie, czy wy byście mogli być w tym świecie modelingowym, bo to nie jest praca dla każdego, tak jak każda inna w sumie. Czas na pierwszą przekąskę, jeszcze taką przedtreningową. I z tego, co czytałam, ulubionymi przekąskami modelek są różne marchewki z hummusem, jakiś yogurt bowl. Kendall Jenner czy Gigi Hadid uwielbiają frozen jogurt. Nie wiem, czy kojarzycie z filmików ze Stanów, gdzie są takie budki, kawiarenki z takimi frozen jogurt, gdzie sami sobie tworzycie pojemniczek z mrożonym jogurtem i dodatkami. Dlatego postanawiałam, że zrobię coś w stylu frozen jogurt. Będzie to taki wysokoproteinowy deserek i będziemy do tego potrzebować jogurtu. Może być to naturalny albo jakiś waniliowy. Ja tutaj mam klasycznie ten sojowy z Alpro. Odżywkę białkową, żeby ten jogurt stał się nam troszkę gęstszy. I nie wiem, jakie dodatki biorą modelki, ale rozpuszczę czekoladę i może zrobię jakąś taką polewę. Tu nie do końca wiem, co robię. Myślałam, że wyjdzie kąpiel wodna. Liczę na to, że ta czekoladka się tutaj rozpuści. Ale teraz ten słoiczek wsadzimy na jakieś 15 minut do zamrażarki. Nie wiem jak wy, ale ja po słonym śniadaniu mam tak, że muszę zjeść coś słodkiego i tak. A ten jogurt z odżywką białkową to jest life changer, uwierzcie mi. Odkryłam to u Lindy Sun i to jest coś pysznego. Może nie wygląda najlepiej, ale smakuje bardzo dobrze. Chociaż jestem ciekawa, jak faktycznie smakuje taki frozen jogurt w Stanach. Jeżeli chodzi o treningi, to o tym już nieco wspominałam, ale jak wiecie, ja nie do końca mogę teraz intensywnie ćwiczyć. Gigi Hadid ćwiczy kickboxing, Kendall Jenner z tego co wiem ćwiczy mocno intensywnie na siłowni. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli ja nie będę ich robić, ale właśnie Candice Swan Paul pomiędzy treningami na siłowni uprawia pilates i jogę. Ona jest chyba jedną z tych modelek, która bardzo naciska na tą stronę wellness, dbanie o siebie, relaksację, co jest mega inspirujące i fajnie, że pomimo tylu treningów, jak się nie czuje na siłach, to właśnie woli postawić na medytację i jogę. Dzisiaj jest sobota, więc na stoczni w Gdańsku o 12 jest darmowa joga. Wybiorę się na nią i uznaję, że będzie to mój hot girl workout, a też potrzebuję się nieco rozruszać, porozciągać. Jestem już w domu, wróciłam z jogi. Generalnie polecam każdemu spróbować. Czy to z tutorialem na YouTubie, czy zapisać się na jakieś zajęcia. To tak relaksuje ciało, umysł. Fajnie jest tak na chwilę się zatrzymać. Ale będę teraz zabierała się do zrobienia lunchu. I tutaj przez to, że większość modelek je takie większe śniadanie, na lunch je coś lżejszego. Jest to po prostu zazwyczaj jakaś sałatka albo ryż z kurczakiem i warzywami. To jest dzieło bogów, niesamowite odkrycie. Upiekę tutaj kurczaka i brokuły. Ugotuję ryż i myślę, że ten lunch zrobię w jakieś 20 minut. Kocham airfryera. Mamy tutaj ryż basmati, kurczak, brokuły z airfryera, pomidorki, jakaś rozszponka, rukola i taki sos sweet chili z SFT. Ja jestem mega fanką takich bowli i chyba o tym jeszcze nie wspominałam, ale większość modelek je intuicyjnie, dlatego starają się słuchać swojego organizmu. Sama też do tego dążę, bardzo bym chciała kiedyś jeść intuicyjnie i wiecie, nie przeliczać wszystkiego. To jest fajne w takich bowlach, że możecie dać na nich wszystko, co macie w lodówce. Wiecie, podstawię jakiś ryż, kaszę, do tego białko, tofu, mięso i warzywa, jakiś sosik, dressing i obiad idealny gotowy. Zjadłam obiad i mega wkręciłam się w książkę, co wyszeptał nam deszcz, ale nagle naszła mnie ochota na coś słodkiego i pomyślałam, że zrobię jakiś smoothie, bo mi się to kojarzy z taką That Girl albo Bellą Hadid. Dla mnie w ogóle Bella jest takim odzwierciedleniem That Girl, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, ale ona też najwięcej pokazuje takiego zdrowego stylu życia. Jak widać, każda modelka tak naprawdę ma inny mindset, jeżeli chodzi o styl życia, ale Bella jest dla mnie wielką inspiracją, jeżeli chodzi o przepisy i tak dalej. Oczywiście nie porównuję mojego wyglądu do niej, ani tak dalej. Po prostu bardzo podziwiam ją za tą dyscyplinę.
dyscyplina. Będę robiła te smoothie na oko. Tam pół dojrzałego banana. Przygotowałam sobie tu truskawki i maliny. I mleko. Tyle. Przemilczę to, że ubrudziłam całą bluzę, ale robimy taste test. To smakuje jak taki koktajl z Grycana. Nie wiem, czy kiedyś piliście, ale ma taką super konsystencję takiego sorbetu. Chyba nowa obsesja. Zaraz przychodzi do mnie przyjaciółka, zamówiłyśmy sushi. Tutaj właśnie chciałam porozmawiać o tym balansie, który wzbudza dosyć dużo kontrowersji w tym świecie Victoria's Secret Model. A mianowicie taka Kendall Jenner, kiedy wstawia zdjęcie z pizzą albo z jakimś makaronem. Gdzieś tam są plotki, że ona tego nie je, że ona tylko wstawia zdjęcia. Ale na przykład Gigi Hadid na swoim Instagramie napisała, i tutaj cytuję: "If I'm telling people I'm eating a burger tonight, it's because I am." I właśnie większość modelek ma takie podejście, że jeden burger, jedna pizza, jedna pasta nic nie zmieni w ich życiu. Ja jestem tego samego podejścia i jeżeli faktycznie to, co mówię, jest prawdą, to naprawdę spoko. Wiem, że wszyscy mówią, wszystko jest dla ludzi, balans i tak dalej, i tak dalej. I wiem, że może to być przytłaczające, że każdy tak mówi i że nikt nie ma z tym problemu. Ale ja też właśnie staram się zmienić to podejście, że właśnie jeden burger nic nie zmieni w moim życiu na przestrzeni tygodnia. A też, jak mówiłam, chcę żyć. Mam dzisiaj mega ochotę na sushi. Fun fact, kiedyś nienawidziłam sushi i mówiłam, że nigdy go nie tknę. A teraz, jak idę gdzieś ze znajomymi, to bardzo lubię sobie zamawiać sushi. I na przykład, jeżeli Candice Swanpole idzie na obiad gdzieś na miasto, to właśnie najczęściej zamawia sushi. Kendall właśnie uwielbia pizzę, Gigi Hadid burgery, makarony. Nie ma co w ogóle overthinkować i warto po prostu spędzać czas z najbliższymi. Kiszło sushi! Całego dnia. Ja jestem generalnie bardzo zadowolona. Zjadłam mega dobre jedzonko, miałam czas na sushi, na jakiś koktajl, ale jak wiadomo, nie wiemy, co tak naprawdę jedzą modelki codziennie, dlatego nie ma się co porównywać. To jest jednak ich praca, styl życia, żeby dbać o tą sylwetkę, ale coraz więcej się mówi o tym balansie i o tym, że można jeść wszystko. I kiedyś, wydaje mi się, ludzie myśleli, że ta dieta będzie bardziej restrykcyjna, ale wiadomo, każdy z nas jest inny. Jeżeli dwie osoby nadal będą jeść to samo, to każdy będzie inaczej wyglądał. Nie ma co zabraniać sobie jakichś produktów, chyba że macie jakąś alergię czy coś, jak ja na orzechy, wiadomo. Ale naprawdę wszystko jest dla ludzi i każdy z nas jest piękny na swój sposób. I to jest takie typowe, każdy to powtarza. Ale you don't need to change to anyone. Jakby trzeba docenić takie ciało, jakie dostaliśmy. I szczerze mówiąc, ten film naprawdę mi pomógł. Robienie researchu, słuchanie wywiadów, jakkolwiek to zabrzmi, ja w ogóle nie czuję takiej presji, żeby wyglądać jak modelki. Dążę do tego, żeby zaakceptować swoje ciało, takie jakie ja dostałam. I wiem, że nie muszę przechodzić na żadną restrykcyjną dietę. I po prostu chcę dbać o tą zdrową relację z jedzeniem. Nie chciałam robić kolejnego wyzwania typu fear food i tak dalej, bo właśnie to pokazuje, że są jakieś ograniczenia, że mamy jakieś restrykcje, a kiedy obejrzałam te wywiady, zobaczyłam, że hej, one też jedzą to, co ja. Życie mam jedno i momentami jest ciężko, mam lepsze i gorsze dni, ale mam nadzieję, że będę miała tych lepszych dni coraz więcej, dlatego mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, macie jakieś inspiracje na nowe posiłki. Jeżeli chcielibyście kontynuować serię cały dzień, wiem, jak możecie podsyłać mi pomysły, kogo dietę chcecie, żebym odtworzyła, bo jest to dla mnie spora dawka inspiracji, żeby właśnie wymyślić jakieś nowe przepisy i nie jeść w kółko tego samego. Także jeszcze na koniec zapraszam was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie wrzucam właśnie przepisy. I co, ja będę się żegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Do następnego filmiku i cześć!